Możemy mówić tu o wielorakim podejściu do gospodarki obiegu zamkniętego. Jako 3M traktujemy to kompleksowo. Pierwszym elementem, którym na pewno należy wspomnieć, to ogromne zobowiązanie, które jako firma 3M podjęliśmy w zeszłym roku, które mówi, że od 1 stycznia 2019 roku każdy produkt, który będzie wypuszczony na rynek przez firmę 3M, musi spełniać wymogi deklaracji zrównoważonego rozwoju, co również związane jest z kwestiami jego możliwości recyklingu, ponownego użycia albo też kwestie związane z zagospodarowaniem tego. Więc mówimy tu o tym, że nasza firma co roku, która wypuszcza prawie 1000 nowych produktów, implementowała tego typu podejście do swoich procesów R&D. Drugim elementem, który możemy powiedzieć bardziej lokalnie, to kwestie związane z dobrymi praktykami w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce. Jak Państwo wiedzą, w Polsce, we Wrocławiu, mamy jedno z największych centrów produkcyjnych na świecie, w którym zatrudniamy 4,5 tysiąca osób. Mamy tam ponad 200 inżynierów produkcji i w zespołach R&D i manufacturingowych. I oni również pracują nad tym, jak w ramach procesów manufacturingowych implementować te kwestie związane z gospodarką obiegu zamkniętego. Przykłady, można oczywiście mówić o pewnym kompleksowym podejściu, ale najpierwszy z brzegu przykład to kwestia chociażby wykorzystania prostych rzeczy, które codziennie poprzez to, jak dużo ich jest, mogą budować efekt skali. Mówimy tu na przykład o paletach, na których przychodzą do nas surowce wykorzystywane do produkcji. Miesięcznie jest to kilkaset do kilku tysięcy. Naszym zobowiązaniem jest to, że nie oddajemy tego, nie traktujemy tego jako odpad, tylko dalej wykorzystujemy w naszych procesach wewnętrznych, aż do czasu zniszczenia się tego. Dzięki temu jesteśmy w stanie w ciągu kilku miesięcy zaoszczędzić kilkaset ton tak naprawdę drewna, albo inaczej powiem, zminimalizować ilość odpadów o taką sumę. To jest też istotne, że w naszej fabryce 3M w Wrocławiu praktycznie żaden odpad nie jest wysyłany na składowisko. Jest albo ponownie używany, albo jest modyfikowany po to, żeby został wykorzystany w produkcji, albo też jest wykorzystywany do pozyskiwania energii. Więc zaczynamy od oczywiście kompleksowego podejścia i ciągłego tworzenia procesów, a kończymy na drobnych elementach, które towarzyszą każdemu procesowi, bo to tak naprawdę tworzy efekt skali i pozwala szybko pozyskać pewnego rodzaju wizualne, ale też bardzo, bardzo mierzalne efekty.